Dzień dobry i witam i zapraszam do oglądania Koreańskiej Imby. Z tej strony Emil z MSS2TV. Witajcie na YouTubie, witajcie na żywo, witajcie na całym tej miłej imprezie. Po stronie lewej FXOSC, po tej samej stronie, tylko że nad nim jest SKMC, więc MC kontra SC. Okej, niech będzie. Niech tak zostanie. Nie będziemy w to ingerować. Protoss kontra Terran koreański. Ktokolwiek wygra ten mecz, awansuje do głównej fazy, już do drabinki finałowej Fragbite Masters, która będzie rozgrywana 9 grudnia online, co jest najzabawsze, wszystko będzie najzabawniejsze, wszystko będzie rozgrywane online, nie offline. To jest chyba największy tego rodzaju turniej z tak dużą pulą nagród. 25 tysięcy dolarów, 160 tysięcy koron szwedzkich. Do wygrania zagranie u siebie w bezpiecznych warunkach w domu, gdzie można bez problemu map hacka odpalić, stream cheata odpalić, znajomi mogą oglądać stream i nam mówić, wszystko można robić, ale my wierzymy w to, że nic złego się nie stanie. I taka jeszcze szybka informacja do osób, które rzadko kiedy na stream wpadają, ale czasami wpadają. Tam jest taki numer, że normalnych reklam się nie puszcza, stream się restartuje, więc jeżeli wpadniecie i myślicie, że jest stream, to nie uciekajcie, zapytajcie się na czacie, jest stream, nie ma streamu. Jeżeli dużo osób jest, zwykle będą was trollowali, że nie ma, ale on tak naprawdę jest. Double gas, podwójny gaz ze strony MC Gate dorzucony, co wykombinuje ten, jak sam powiedział, najlepszy cheezer na świecie. Tak właśnie o sobie powiedział MC, że uważa się za najlepszego olinera, przepraszam, na świecie, nie cheezera. Dwie różne rzeczy. Dlaczego dwie różne rzeczy? Już wytłumaczamy. Cheese, czyli ser, jest to zag dla tych, którzy zbyt często nie mają przyjemności grać w StarCrafta albo oglądać i nie wiedzą, o co chodzi. All in, czyli wszystko albo nic, przygotowujemy jakiś build u siebie w bazie, przygotowujemy jakąś strategię, którą chcemy zaatakować. All in mogą być z jednej bazy, mogą być z dwóch baz. Z dwóch baz zwykle są mocniejsze, ale przychodzą troszeczkę później. Chodzi o to, że nie odpuszczamy sobie raczej eko, żeby stworzyć jak najmocniejszą armię, więc albo ten nasz jeden atak zniszczy przeciwnika, albo strasznie mocno go osłabi, że kolejny atak go wtedy rozwali. I to jest all-in. A cheese? No, cheese to byłby wtedy, jeżeli MC postawiłby na przykład swoje budynki gdzieś pod bazą swojego przeciwnika i w ten sposób próbowałby produkować tutaj jednostki i wbić mu się bezpośrednio do bazy. Taka mała tam śmieszna zagrypka, czasami nawet w głównej bazie budowane są budynki przeciwnika, na przykład tutaj pylonik i dwa gatey. Taki two gate potrafi być upierdliwy. Więc Red City, mapa, która wypadła z ladera ostatnio, ale na turniejach, jak widzimy, jeszcze czasami się pojawia. Mapa, gdzie ja powiem szczerze, zerk ma najbardziej przechlapane. Terran może tutaj się czuć dosyć bezpiecznie dzięki temu, że medivakami łatwo mu jest się gdzieś wybić, gdzieś schować, uciec w którąś stroną. MC znany z tego, że lubi grać bardzo agresywnie. Ja się na nim wzoruję, jak gram. To znaczy ten moment, kiedy próbuję grać agresywnie, nie mówię, że mi się udaje. No i teraz jest fajny moment, bo wbije się do środka i nie pozwoli wybudować się kolejnym raksom. Tylko i wyłącznie na razie są jedne podwójne. Tutaj raks, podwójne marynice są produkowane troszeczkę mało i nie ma co ukrywać. Bym powiedział, że bardzo troszeczkę mało. Zabity marines, niech ten Mothership Core ucieknie. Ajajajajajaj! Ajajajajajajaj, strata Mothership Core'a w takiej wczesnej fazie jest zwykle niebezpieczna, ale zobaczmy, kolejny stalk się pojawia, marinesy czekają, zobaczmy ilość straconych harvesterów, nie zobaczymy, jest 15 do 25, gdyby ten rdzeń nie został zabity, ale życie byłoby piękniejsze i łatwiejsze. No dobra, teraz trzeba się już ewakuować, trzeba uciec, pamiętajmy, Reaper się leczy, Reaper zabije stalka, aleś sobie tutaj cel teraz ubrał pięknie. Gdyby rdzeń nie został zabity, gdyby uciekł, podwójne ripery ze strony SC, co jest dobrym pomysłem, bo one się będą po prostu leczyły. One będą się leczyły. No to ekonomicznie trochę oberwał, ale przyjrzyjmy się temu. 18 do 26, przy czym Terran ma coś takiego jak muły. Jeden zrzucony muł za 50 energii na Orbital Command pozwala zebrać około 250 minerałów. Tak mówię już z grubsza, 250, nie pamiętam dokładnie ile to jest. No i podwójny Orbital, to znaczy, że dwa razy szybciej produkuje jednostki od swojego przeciwnika. No i teraz dwa stalki
próbuje jakoś powalczyć, no te Reapery naprawdę były bardzo opłacalne. Bez problemu dorwą kolejną tej ofiarę. Spróbują złapać, ale właśnie, pojawił się kolejny Sulk, pojawił się jeszcze jeden Mothership Core. W drodze jest pierwszy Marauder, który powinien powstrzymać agresję MC z miejsca, po prostu z miejsca powinno być powstrzymane. No, Sulk zabity, Time Warp zarzucony, próbuje się ewakuować rdzeń. Co u MC w bazie jest? Na razie tylko jeden gate oraz Robotic Facility Immortal, mile widziany, lub też Observer. Kolejne dwa gate'y dorzucone, na pewno Immortal, o tym mówię. Immortal jest o tyle fajny, że raz, idealnie zajmuje się Marauderami. Zadaje im aż, ile tam było, 50 obrażeń. Po trzech strzałach Maraudera nie ma, do tego wszystkiego, wszelkie ataki, które są zadawane Immortalowi, które zadają więcej niż 10 obrażenia, są niwelowane i tylko do 10 idą. Zadają tylko 10 tak długo, jak jest ta cudowna tarcza Protossów. Ten niebieski pasek tutaj u góry, jakby ktoś nie widział. O, tutaj, pak. Więc zabić Immortala nie jest wcale tak łatwo. Szybciej zabiją Immortala Marinesy niż zabiją Maraudery. No ale tak to wygląda StarCraft. To jest gra kontr. Papier, nożyczki, kamień, jaszczurka, Spock. Ta bardziej rozwinięta. Pozdrawiamy fanów Big Bang Theory. Nowy sezon wyszedł, jeszcze nie obejrzałem nowych odcinków. Kurde, nie mogę się doczekać. To już nie jest tak fajne jak te pierwsze sezony, no bo oni już trochę tak na te nerdy nie wyglądają, trochę za dużo życia złapali. Każdy ma dziewczynę, więc to już w ogóle jest coś dziwnego, ale i tak serial moim zdaniem jest pierwsza klasa. Okej, Reapery próbowały się wbić, no ewidentnie chłopcom nic takiego nie wyszło. Podwójny bunkier, Marinesy, Maraudery. Cóż dalej, Robotic... Bay dorzucony z tyłu przez MC będzie chciał się dostać do kolosów jak najszybciej. Musimy też pamiętać o jednej rzeczy: MC w tym momencie, ten pierwszy atak nie był idealny. Owszem, trochę harvesterów padło, no ale są muły. Teran wraca, Teran idzie nawet mocniej niż na równi ze swoim przeciwnikiem. MC nie ma żadnych, nie ma nigdzie forge'a, nie ma tak zwanej kuźni, nie ma żadnych ulepszeń, nie ma ulepszeń. No, Teran przejedzie po nim jak po walcu, jak walcem, przepraszam, przejedzie po nim jak po walcu, jeszcze większym walcem. O tak, no cóż, Reaper tutaj sobie raczej nie zeskautuje, niebezpieczeństwo dropów jest aktualne, jest tutaj troszeczkę mniejsze właśnie dlatego, ła, dwie salwy. Jest niewielkie, bo cóż, trzeba by spróbować wlecieć lewą stroną, od tego są dwa salki, pilnują. To nie jest idealna mapa do dropowania w takiej sytuacji dla Terana, gdyby... Teran był po prawej stronie, łatwiej byłoby mu się wbijać do bazy przeciwnika. Gdyby Teran był na skosie, też nie najgorzej. Teraz musi lecieć tak tutaj z lekka naokoło, bo jest ryzyko, że przeciwnik przyjął Zelnagę i będzie wiedział, co się będzie działo. Skan zarzucony, co jest bardzo fajne, że tutaj pokazuje nam ten wielki wykrzyknik, że jest skan. I teraz wychodzi MC, armię, którą posiada, jeżeli zaskoczy przeciwnika, jeżeli by go zaatakował, zanim ten by się zdecydował, co się... minął się armię, no i po prostu, no minął się. Najnormalniej na świecie się minął. DPS, obrażenia na sekundę są, wie... Ojojoj, słodki byłeś, kolego. Taki ładny, fajny, koreański, zostałeś właśnie zniszczony. Jest i zorientował się, nie ma przeciwnika, jego tutaj nigdzie nie ma. Wpadamy, robimy sieczkę, no i idealny moment, kolejny steampunk odpalony. Gdzie jest ta armia? Gdzie jest armia Master Recall? Był, tak, też jest, był Master Recall. Wraca, ale cóż, ekspansja zniszczona, fajne force fieldy, ale w środku prawie nikt nie siedzi. No i co z tego, że nawet udałoby się całą armię zniszczyć, jeżeli została rozwalona baza. Baza zniszczona. Statek baza rozwalony, blinka nie ma. Oj, bo to byłoby głupie. Gdyby był blink i udałoby się wskoczyć pod mediwaki, to by było tragicznie głupie. Odpalony dopalacz ucieka aktualnie. Teran. Kurczę, pamiętam jak się pojawił Heart of the Swarm i były te mediwaki z dopalaczem. Wszyscy mówili, nie, no nie da się na to grać. Nie ma takiej opcji. A jednak nauczyli się grać. A dzięki temu gra jest bardziej dynamiczna. Dzięki temu gra jest bardziej dynamiczna, ciekawsza, tak samo z wczesne dropy z min, też wszyscy mówili, no nie da się na to grać, w końcu nauczyli się Protosi. I w sumie nie muszą dorzucać zbyt dużo tych wieżyczek z tyłu, bo Teranie dowiedzieli się, że Protosi się tego nauczyli, więc odpuścili sobie. Odpuścili sobie te dziwne ataki. No cóż.
trzy kolosy, trochę stalków u dołu. Gdyby udało się zniszczyć tego Medivaca z pełną armią, MC wróciłby do gry. Aktualnie MC musi być agresywny. To on musi zmiażdżyć przeciwnika i to jak najszybciej rozwalić mu bazę i nie tą ekspansję, która dopiero powstaje. Nie, nie, tą bazę, która gdzieś tam grzecznie czeka. No, Pylon raczej się nie utrzyma. Będzie blink pod armię. Nie ma w ogóle armii, troszeczkę źle rozstawiona. Po prawej stronie czeka oddział. Rzućmy sobie skan, zobaczmy co jest. Są trzy kolosy, no ale to jest MC. Zero upgrade'ów, nie ma żadnych ulepszeń. Tu jest jeden kolosy, wchodzą do góry. Blink i teraz jakiś force field by się przydał. Będzie force field rzucony i jest force field. Załatwił go całkowicie. Armia nie może podejść, kolejny force field również się znalazł. Tylko to teraz z kolosami, nie ma już żadnych wikingów. Jeden został, spróbujmy jeszcze poważyć. Trzeba potańczyć kolosami. Pozbyć, ojejku, stracił kolosa, nie straci, zaraz Marinesy. Jest ten Maruder, albo Marines był bohaterski. Za mała armia. Fajnie MC to wykombinował, za mało jednak armii, brakowało upgrade'u. 1-0 dla SC. Okej, 1-0 dla SC, pam 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 pam, niech także zostanie. Nieźle, co? Możemy lecieć za chwileczkę z kolejną gierką. Z tej sobie już zakładam. Żadnych reklam w przerwie tej. Jak trwa BO3. To zapewne was cieszy. Chyba, że chcecie odświeżyć stream, to też będzie fajnie. Gra się zaczyna. Może lecieć. Jaki troll, ja żadnych trollów nie odstawiam, ja jestem grzeczny chłopczyk. Wynik ustawiony przez organizatorów, mapa to The Relic Watcher. Dlaczego lubię te nowe mapy i ogólnie te całe ustawienia? No, to jest główny powód, jest nazwa mapy. Czasami zapominałem mapy i to jest pięknie. Więc Protoss kontra Ateran, kolejne starcie. MC chciał być agresywny i ta agresja prawie wyszła. Z wielkim nastawieniem na to, że prawie. Szkoda tego Mothership Core'a, mógł się wycofać. Jakby się wycofał, w kolejnym puszu by się pojawił i byłby niebezpieczny. Jak to ma w zwyczaju Mothership Core, rdzeń statku matki, rdzeń twojej starej, jak ktoś kiedyś to powiedziałem.
Dobrze, proszę Państwa. A, widzę, że cały czas mecz się nagrywa, więc będzie trochę dłuższy. Ups, nie potnę tego. Nie lubię ciąć. Nie będziemy się cieli niczym emo na koncercie. Tokyo Hotel chyba? Kurde, pamiętam, jak kiedyś grałem sobie w World of Warcraft i ktoś coś o Tokyo Hotel powiedział i powiedział, że to są faceci. A tak, co? Jak to Tokyo Hotel to faceci? No tak, jak to faceci? Są faceci? Tak, odpaliłem YouTube'a, przyglądam się, no i cholera, no, podobno faceci. Nie wiem, pod bluzkę nie zaglądałem, ale jak tak mówię, że to... głowa mnie zabolała. No niestety tak, przyznałem się, to jest tragedia. Grałem w World of Warcraft za dużo. W końcu się tego pozbyłem po tym, jak na studiach kumple zaczęli się śmiać, czy tą latającą taksówką jeszcze gdzieś latam. Podpindalali się z mojego World of Warcraft. No ale nie, no może nie przez kumple, ale przez to, że zobaczyłem, że za dużo czasu się na to traci. Pieniądze to wiecie, to były te grosze, te 30 zł miesięcznie, to, że się ryż z tuńczykiem jadło, bo tuńczyk był jakoś wyjątkowo wtedy tani i ryż też. Ryż z tuńczykiem z puszki. Cudowne czasy studiów i kasa zniknęła. Inni przepijali kasę, ja wydawałem nowowa. Nie ma czym się chwalić. Pierwszy Reaper powinien za chwilę się pojawić, żeby poskautować, zobaczyć, co się dzieje. MC, podwójny gaz, Gateway, Cybernetic Core i Stalk powinien być już niedługo w drodze. I niech będzie. Stalk w drodze, zawsze przyjemna sprawa, jak się takowy pojawia, może przegonić przeciwnika bez większych problemów. Nie powij, wow, ale dlaczego MC dorzuca sobie tej Zelota? To jest dosyć ciekawa zagrywka, że Zelot jest w drodze. Zelot potem może będzie Stalk i będzie próbował MC być jakoś tutaj bardziej agresywny. Reaper już się pojawia. Jak początki Wings of Liberty, to było zawsze bardzo szybkie otwarcie ze Stalkera ze strony Tosa. Z tego względu, że można było gatey, Raxy postawić przed... Znaczy, nie trzeba było stawiać supply depot, aby postawić baraki, więc bardzo szybko pojawiał się tutaj techlab, bo potrzebny był techlab do Reaperów. I co potem szło dalej? No a potem szło, przechodziło się właśnie w Reapera. Jeżeli nie było Stalkera na dzień dobry, to był koniec. To był po prostu koniec. Ten Reaper był tak szybki, że była tragedia. No potem zmienili to, w sobie to dosyć ważne było, że supply depot było potrzebne, aby postawić Rax. Opóźniło to niektóre pusze. Potem jeszcze nawet pamiętam chyba czas tworzenia steampacka został opóźniony o kolejne 10 sekund, no bo te wczesne pusze z gate'ów były tragicznie niebezpieczne. No i pozwalały wygrywać w dużej mierze większość spotkań. No tak, nie było odpowiedzi na MMMsy, czyli Medic Marauder i Medic Marauder oraz Marines. Dopiero ja też pamiętam, że miałem z tym duże problemy w złodzie i jakoś wpadłem na to. Są kolosy. Kolosami lubiłem grać. Są go! High Templary. Ale była lipa, jak odkryłem High Templary. Po prostu lipa totalna. Dopóki się tego nie odkryło. Potem niestety pojawiły się ghosty i trzeba było rzucić kolosy. Jak pojawiły się kolosy, to pojawiły się cholerne wikingi. No ale się nauczył Protoss grać w końcu na to. Więc MC szykuje się do kolejnej tutaj jakiejś ciekawej chyba agresji. Nie wiem, co on będzie chciał kombinować. Mothership Core rozstawiony. Dwa stalki za od. Może czekał, żeby przechwycić przeciwnika. To będzie dosyć zabawna sprawa, bo Reaper za chwilę może zeskautować, jeżeli bardzo będzie chciał. Sentry jest w drodze i powalczyć. No, będzie się wbijał MC, no chyba będzie chciał przejść gdzieś z tyłu. Co jest ogólnie rzecz mówiąc bardzo ciekawą zagrywką, gdyż przeciwnik nie ma tutaj nic aktualnie do obrony. Czterech Marinesów sobie nie poradzi z tym, co tutaj grzecznie jest. Sentry jedno, drugie czeka, no ale Reaper teraz z tyłu zaczyna zabawę. No i jaka będzie odpowiedź MC, jeżeli spróbuje wejść, Marinesy wezmą go w kleszcze. Ależ ładno, prawie to robi wielką różnicę, ale Force Field niczego sobie. No i teraz MC będzie czekał i nie będzie pozwalał wydobywać minerałów. Tu się zaczyna ta niebezpieczna sprawa, trzeba będzie użyć Mothership Core'a i Time Warp'a i albo Masnika. Więc czy ten atak był opłacalny? Tak, jak najbardziej, ten atak był opłacalny z tego względu, że ten czas na wydobyciu trochę to zajęło. Nie wiem, czy jakaś SV-ka padła, czy też nie. Okej. Marinesy czekają, no ale powstrzymanie wydobycia było, do tego muły były niezrzucane. Dopiero teraz jeden sobie poleciał. Plus jeden do ataku, steampack w drodze.
No i Twilight Castle, Blinky. Byłoby fajnie, gdyby Blinky się pojawił. Gdyby Darki się pojawiły, byłoby jeszcze fajniej. Nie widać na razie jednak Forge'a i nie widać żadnych upgrade'ów. To jest ciekawe, może MC chciałby spróbować tutaj dojść jakimś cudem bardzo szybko do High Templarów. Kolejne dwa gazy przejął. Gdzieś ten gaz będzie musiał pójść. Na coś trzeba będzie go wydać. Do wyboru, do koloru jest Blink. Proszę bardzo, Blink jest o tyle ważny ogólnie na Terranach, gdyż pozwala mniej więcej trochę niwelować te dropy, te zrzuty na linię wydobycia na tył. Gdyż szybciej się przedostania, jeżeli uda się wlecieć pod Medivaca, który dopiero zaczyna rozpakowywać jednostki, i szybki Blink pod niego, żeby to zniszczyć Medivaca, no to jest wtedy pięknie. Więc 4 gate'y ze strony MC, żeby jednak tej siły produkcyjne było, będzie tego wszystkiego łącznie 7. I ja nie wiem, czy MC nie BM w sumie będzie chyba kombinował na tych dwóch bazach. No jeżeli dorzuca się 7 gate'ów i Blink w drodze bez Forge'a, to nie myśli się, aby przejść gdzieś dalej do kolejnej, do późniejszej części gry. Halucynacja z Fenixa zeskautowała. To jest coś, co nie powinno się zdarzać na żadnym poziomie gry. Brąz, od brązu do Grandmastera. Nie trzymamy 5 budynków na jednym pylonie, bo wystarczy parę rykoszetów, poleci w to i nagle 5 gate'ów jest wyłączonych. 5 bram przesyłowych, nie może nic przesyłać. Jest wszystko zablokowane, firewall zarzucony, nie działa przesył całkowicie. No dobra. Mało tego, mało centry. Tu nie ma jeszcze Combat Shielda, co jest dosyć ważne. Bez Combat Shielda można kombinować, żeby atakować. I to właśnie wyczuł MC, że chyba może wyjść postraszyć przeciwnika. Gdyby był Combat Shield, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. 10 HP byłoby od razu z miejsca więcej. No i co MC wykombinuje? Plus 1 do ataku dopiero jest w drodze. No i Templar's Archive również dorzucony. Będzie próba przejęcia trzeciej bazy. Na razie się na to chyba jednak święci. A już myślałem, że MC spróbuje jednak zaatakować. Ale szkoda. Miałem nadzieję na jakąś szybką jazdę i do domu. No ale dobra, Blink jest gotowy. 7 gate'ów. No, z nich trzeba cały czas produkować. Po co stawiać gate'y, jeżeli nie ma się minerałów? Aby to robić, gdyby było 8 gate'ów. No. Speed na zlotach w drodze. Gdzie jest ten Forge? Bo ja tak go szukam. A, jest Forge z tyłu. Możliwe, że go nie zauważyłem. Za chwilę tutaj spojrzę na minimapę i coś może mi to powie. No dobra. 1-1 USC, UMC, natomiast cały czas 0. Jest Psionic Storm. Trzeba wyczekać te jeszcze ponad minutę. Skan zarzucony. Widzi te High Templary. Wie jednak, ile one mają energii. Wie, że nie ma 75. To jest dobry moment, żeby spróbować zaatakować. No i co? Energia na feedbacki, jak coś będzie. Medivaki mogą być zniszczone. Steampack odpalony. Expy nie ma. No i jeden Steampack, żeby pozbyć się proby oraz paruje nosek. Teraz Blink do tyłu. Coś zabił i uciekł. Czekamy na te 110 sekund. Magiczną 110 sekundę. Kiedy będzie już Psionic Storm. Wtedy armia SC będzie w dosyć dużych tarapatach, trzeba będzie dzielić tą armię. Zostawiony będzie jeden Marines, żeby nie można było przestawić, przejąć expy. Chyba gdzieś kiedyś komuś podpadł chłopak. Ewidentnie. Na czarno zrobione. Plus 1 do ataku w drodze. Ciekawi mnie ta kompozycja MC, no jest dosyć mocna, ciekawa kompozycja. Kompozycja jak to kompozycja, 14 zelotów, 14 stalków, 5 High Templarów. Tu może być naprawdę mocny push do tego wszystkiego, jeżeli uda się dobry Storm zapodać. Są w drodze, są Wikingi, które są całkowicie nieprzydatne. Nie trafił dopiero Mobius Reactor w drodze, więc nie będzie żadnej kontry na te High Templary. Po prostu nie będzie istniała kontra na to. Nie chcę walczyć z tą armią aktualnie MC, za to wysyła zeloty, jakiś feedback będzie rzucony. Pewnie tak, Medivac zniszczony. Armia zmuszona do ucieczki. Po lewej stronie jakiś zelot wbił się w wydobycie. Plus 1 do ataku już jest gotowe. Za chwilę faktorka powinna być zniszczona. Czy jest? Jest, armory force field dorzucone, żeby nie można było tędy przebiec. Faktorka padła. Na zelot robi swoje, to co do niego należy. SCV-ki już nie wrócą do domu. Nie ma możliwości teraz wyjścia SC.
nie ma możliwości wyjścia. Jeżeli spróbuję teraz wyjść, nadzieję się na armię przeciwnika. Orbitalowi udało się ewakuować, gdzieś tam wyleciał, no ale teraz jak wygląda ten dochód, nie powiedziałbym, żeby był zbyt piękny. Dla obu ze stron trzymają się ten 1300-1400 z kawałkiem, no i teraz Mother szybko będzie zniszczony. Feedback jeden, feedback drugi, trzeci, bez medivaków ciężko będzie walczyć. Podwójny time warp zarzucony, zanim został ten budynek zniszczony. No jak już mówiłem, tutaj tych burz będą przynajmniej 4, bez ghostów nie ma co się ruszać. No wow! MC aktualnie wchodzi w tak zwany no skill mode, czyli EMP nie trafiło, nic nie trafiło. Dobry tutaj, dobrze podzielony armię MC. No i zaczyna się teraz force field, marzenie. I do tego wszystkiego Storm dorzucony jeszcze bokiem, SC próbuje atakować, ale co za problem, no skill mode wbiega, czyli zrzucimy pierdziliard zelotów i nie martwmy się niczym większym. Tylko te zeloty są tak na upgrade'ach, jeden, z drugiej strony też jeden, dużo maruderów. Storm by się przydał, tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że będzie jeszcze mał problem, jeżeli będzie Stormu. Force fieldy dorzucone, ale Echo, jak wygląda Echo, 58 do 53. Zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego SC nie wylądował gdzieś tutaj i move nie zrzucał. Cóż, dwa High Templary z przodu zostały zabite, zostały dwa z tyłu, burze były, jeszcze się jakoś SC wybronił, no i proszę bardzo, to jest tak zwana, myślałem, że SCV Pool przetransferuje swoje SCV-ki do wydobycia. Dochód aktualnie na korzyść, ilość harwesterów jest na korzyść Protosa, SC plus 3 do ataku, są już archony w drodze. Coś dzisiejsze moje te porównania nie idą i przewidywania, zapominam, że to jest dwóch Koreańczyków. Z dwóch Koreańczyków grających ze sobą, jestem przekonany, że Europejczyk gra z Koreańczykiem, albo nie Koreańczyk gra z kimś z Korei i to jest od razu przechyleniem, z 20% na drugą stronę, oczywiście Korei. Dobrze rozstawiona armia, bardzo ładnie rozstawiona armia, znowu ktoś to podpadł z przodu, czeka, MC widzi jak to wszystko wygląda, ghosty są jakieś, na pewno jest jeden. Tego możemy być pewni, ale tak będziemy wiedzieli, są dwa ghosty, trzeba splitować armię. High Templary muszą tutaj przeżyć, zostaną za chwilę, dobrze je trochę lepiej rozstawić. Proxy Pylon, 3 bazy na 3 bazy, z przodu idzie Archon oraz High Templar. Temur wrzucony, feedback 1 też, ale trochę mało tych feedbacków. Zaczęła się zabawa, Guardian Shield. Ja się zadławiłem. Z tego co się za chwilę będzie działo, jeszcze jeden Storm jest potrzebny. Ale jest na to energia? Jest! Nawet na dwa będą. Skan zarzucony, zobaczcie co się dzieje. Jeden, drugi, wydobycie będzie obrywało. Teraz SC wysyła do przodu swoje ghosty. Jeden Storm, EMP zarzucone. Będzie energia na jeszcze jeden Storm, powinna być. Expa nie zniszczona, ale dużo jednostek obrywało. No i teraz, oj, Mistlik, to był ewidentny aim move. Storm na tą armię. A zloty poszły rozwalać gaz, chciał się nim. O Jezus Maria, 1-1. Przepraszam. Tak zluziłem się, bym umarł mam na wizji. Ojejku. Zapraszamy do kolejnej gry. Okej, zaraz lecimy.